Siema, ja jestem Tricus i w dzisiejszym odcinku póki co w domu jest tylko Łukasz poza mną, ale nie powinien słyszeć to, co teraz mówię, ponieważ będziemy robić 24 pranki, 24 godziny. Zaczniemy od przygotowania kilku rzeczy w kuchni. Wszystko tutaj już mam przygotowane, mam nadzieję, że nikt nie wpadnie do domu, zanim nie przygotuję właśnie przynajmniej kilku pranków i że nikt się nie dowie, że nagrywam taki odcinek. Aczkolwiek zaczniemy od czegoś, czego jeszcze w sumie nie robiłem i Łukasz bardzo lubi truskawki, więc moim pierwszym prankiem będzie włożenie czosnku do środka truskawek. Dobra, więc wsadzimy to w ten sposób, że najpierw trzeba będzie wyciąć pod lekkim kątem taki kwadracik. I teraz tak, jeżeli chcecie szybko otworzyć czosnek, to on dla was lifehacka, naciskacie go i następnie... Dobra, kompletnie popsułem ten czosnek. Ale patrzcie, za to w normalnych warunkach od razu schodzi z niego cała ta skórka. Teraz go trzeba upchać do środka tylko. O kurde, ludzie, to będzie tak obrzydliwe. Nie widać zupełnie nic. Teraz ją odkładamy. Łukasz się nią na pewno poczęstuje i przechodzimy do kolejnego pranka. Tutaj mamy robaki żelkowe i teraz bierzemy taką oto babeczkę, która z pozoru wydaje się pyszna, aczkolwiek w momencie, gdy jej użyjemy do tego, do czego chcemy, przestaje być taka apetyczna, ponieważ robimy z niej teraz ziemię. W tej ziemi musimy zakopać nasze dżownice, żeby wydawało się to po prostu bardzo obrzydliwe. Teraz lecimy w pranka, którego chyba każdy zna, więc nie będę go za długo tłumaczył. Oreo i pasta do zębów. Jeżeli będziemy mieli farta, to nikt się nie skapnie, ale żeby na pewno nikt się nie skapnął, odłóżmy to po prostu do paczki. Teraz zakładamy naszą bluzę tył naprzód. Teraz my tu czekamy w ten sposób. Miłosz, ty teraz odstawiasz kamerę i się chowasz, a ja wołam Łukasza i go prankuję. Dobra. Łukasz! Stary, chodź! Pokażę ci coś! Dzień dobry, panie. No fa, siema! Czy co, Ernest? Ja się nic... Jaki prank to jest? Stary, bo dzisiaj jest dzień na odwrót. Co to? Jaki szok! Ej, to była najlepiej wygląda truskawka wyglądająca z tamtego wejścia, jak wchodziłem, patrzyłem na nią od razu. No myślisz, że czemu ją wyeksponowałem? Jezu, aż się popłakałem. Co to jest? Fu! Mamy mleko, stary? Nie. Może, aby Krzysiek może kupił. Ernest! Jakie? Ile? Truskawka, bluza! Co ty robisz dzisiaj? Fu! Właśnie zrobiłem na tobie 4 pranki. Wyszły idealnie, zobaczymy czy nareszcie też tak się uda. Gratulacje. Ja zrobiłem jednego pranka. Ale masz farta? Masz farta, stary, bo to już koniec pranków na tobie i możemy teraz razem prankować chłopaków. Czekaj chwilę, bo sprawdzę. Jak nic... Nie, wreszcie nie ma, stary, tylko w tej najładniejszej było. No dobra. Te powinny być dobre. Pora na kolejną lekcję pranków i zrobię, myślę, kolejne 4, dlatego że niedługo ma przyjść Zipek. Myślę, że go będzie dosyć łatwo nabrać, bo się nie spodziewa zbytnio, że chcę go dzisiaj prankować. I patrzcie na to. Pierwszy z nich... Tutaj mam dno do babeczki, tutaj mam balona. Mamy tutaj naszą piękną babeczkę, którą następnie polewamy śmietaną. To jest obrzydliwa babeczka, nie zdziwię się, jeżeli się na to nie nabierze akurat. Teraz na to posypka, tak żeby całe zapełnić. Dobra, chyba trochę trafiłem na babeczkę. No jest ona gotowa, czeka... Czeka na zjedzenie. Wiesz co? To jest beznadziejny prank, stary. Nie podoba mi się. To spróbuj, a ty da się ugryźć? Pora na pranka, który według mnie jest naprawdę niezły. Ten prank nazywam bomba z opóźnionym zapłonem, ponieważ póki kostka się nie roztopi, wszystko jest okej. Ale w momencie, gdy Mentos się wydostanie do coli, to wszystko wybucha. Przynajmniej tak myślę. Pięknie. Teraz tylko dajemy to do zamrażarnika i czekamy. A tutaj jeden z moich ulubionych pranków. Polega on na tym, że do paczki z Pringlesami wsadzamy balona, którego następnie napełnimy wodą. I gdy ktoś tylko otworzy paczkę Pringlesów, no to na niego po prostu tryska fontanna wody. Dwa ostatnie pranki na zipku. To będzie jeden, że napełniamy ten kubek wodą, następnie przyłożymy go do sufitu i będziemy trzymać kijem, a drugi jest z wiadrami, ale to zobaczycie właściwie jak już go będę robił, więc nawet nie trzeba tłumaczyć. A teraz Miłosz, ty ustawię kamerę, ja wołam Zipka i zobaczymy jak nam wyszły pranki. Stary, montuje nam nową lampę DIY. Jest zajebista. Co? Weź potrzymaj, stary, ja muszę dodać kleju do tego. Patrz, to będzie się trzymało stary sufitu zaraz, jak się przyklei. To jest kubek? I będzie świeciło, co? To nie jest kubek? No, a jak byś zrobił lampę DIY, jak nie z kubka? No i co? Nic. Musisz się złapać, stary. Jak to? Chcesz chipsa? No to stać. Dawaj, naraz. Zjesz chipsy i trzymasz. Bądź wielu... Co jest, co to było? Jak ty to zrobiłeś?
A tutaj, stary, no życzę ci powodzenia. Ja tego nie puszczę. Ja tego nie puszczę. No dobra, stary, spokojnie, no. Złapiemy. Co? Dawaj. Weź mi pomóż, złapiemy? Złapię tu do wiadra, stary. Tak, no. Na pewno? Dobra, łap, uwaga. Ej, Zipek! Zipek! Mam. Czy jest dzień pranków na Zipku? Nie, stary, na wszystkich. A teraz fajne. Tak się składa, że sprankowałem już Jacka Frosta, ciebie, więc teraz razem musimy sprankować Grzesia. Mogę tak też się dołączyć? No, ale stary, następne pranki robimy razem. Nice. W środku tej butelki zamontowałem przyklejonego Mentosa do korka. Jak tylko będzie chciał to odkręcić, ona wybuchnie, a druga jest już zrobiona tak, że z Mentosami, więc też jeżeli będzie chciał otworzyć jednak tą butelkę, to też wybuchnie. Drugi prank wymaga ode mnie zgrzewki takich oto soków. Jest tak twarda, że ta butelka sama w sobie zaraz pierdyknie. Dobra, panowie, jadę do sklepu kupić rzeczy do sprzątania. Dobra. Od razu po tym pranku. Chcecie coś, chcecie? Nie, nic nie jest potrzebne. Ja bym chciał ubezpieczenie zdrowotne, stary. Więc drugi prank wymaga ode mnie zgrzewki takiego samego napoju. Ponieważ jedną butelkę zostawię na blacie w kuchni, jak Grzesiu będzie musiał posprzątać ten blat, to ja gdzieś się schowam i będę mu cały czas dostawiał kolejną butelkę i kolejną. Kolejny prank jest także bardzo klasycznym prankiem. Musimy zawiesić tutaj folię stretch idealnie na wysokości twarzy kogoś, kto mnie będzie tutaj gonił. Wtedy on wpadnie i się odciśnie. Za drugim razem miałem mindfucka, skąd to się tu wzięło? Dobra, kiedy się kapałeś tak szczerze? Przy trzecim, ale przy drugim już mówię, dobra, niech ma, że się nabrałem. Ale przy drugim naprawdę się nabrałem, mówię, kurde, chowałem. I zobaczyłem w lodówce, że już jedno jest. Dobra, stary, dzisiaj jest taki dzień, że każdemu robi jednego pranka. Serio? A potem stary daje mu jeden prezent, więc dla ciebie kupiłem akurat kolę. Nice. Ale ona nie jest prankowana. Zbuzowałeś ją. Stary, coś ty tu zrobił? Mentosa tu... Nie, nie, Mentosa. Dobra, masz, otwieram ci. Nie, zostaw. Dobra, czyli nie dajesz prezentu, tylko to był prank, tak? No, ej, Grzesiu, a chodź tutaj. Stary! Nie, dobra, na to się nie nabrał. I co, jeszcze ten olej pewnie to był prank jakiś? Nie. A, Grzesiu? Przecież to było mnie na odcinku, ten prank. Też nie. No nie, dobra. Póki co... O fu, surowy makaron. Wypluj tutaj, wypluj. O fu, no serio! Więc już wszystkich chłopaków mamy tak naprawdę sprankowanych. To nie wszystko. Pora na kolejne 12. Teraz lecimy kolejne 4 pranki, ale dosyć proste i szybkie. Łukasz sobie ostatnio kupił zupełnie nowego iPada i bardzo o niego dba, jak nie Łukasz, więc udamy, że ten właśnie iPad nam upada na ziemię. Tyle, że tak naprawdę case będzie pusty. Kolejne 2 pranki będą na basenie, ponieważ pierwszy z nich to położenie plecaka, który Łukasz cały czas mi zabiera na środku basenu. Nie wiem, czy ma w tym jakieś swoje rzeczy, mam nadzieję, że nie takie, które się rozwalą. A drugi to, gdy będzie go wyławiał, ostrzelam go po prostu z nerfa. I płyn! I ostatni prank, chodźcie za mną. O kurwa! Co jest? To tak, obydwie kole były sprankowane. Czy mogę to zaliczyć jako kolejny prank dzisiaj? W sumie tak, wpadłeś w pranka. Ej, nawet nie wiem, ile już mam pranków właściwie, ale to się liczy, to jest kolejny nasz prank. Ej, Łukasz, zostawiłeś swój tablet tutaj! Ła! Nie! Ernest! Boże! Nie, jest pusty. Jest pusty. Serio? Dobra, to teraz ładuj twój tablet! Jezus Maria! Tydzień ma, tydzień dosłownie, albo 2 tygodnie! Ale bym zatłukł! Ej, nie, prank to było stary, że ten. Powiedziałem, że to tablet, a to jest iPad, szanujmy się. A się czerwony zrobiłem, aż jak zobaczymy, Łukasz, jak leci. A wiesz, że są twoje rzeczy na siłowni ogólnie? Czy wy cały dzień? Ej, nie dość, że gubię rzeczy. Prankują, nie, prankują. Ja nie mam rzeczy. Ja mam rzeczy na siłowni? Nie! Nie! To się widzi, że tam poleciał! Nie, aż tam. Stary, mogło być go! Iść po to. Nie, bo tutaj jest ta rurka do podawania tego. Podałbyś mi ją?
Co się serio? Bardzo, jakbyś... bardzo jest potrzebna, żeby ci dać rzeczy. Kolejne dwa pranki udane, więc zostało nam dzisiaj jeszcze 6. A, bo robimy 24 pranki w 24 godziny, ale na tobie już wszystkie. Ernest, dziękuję ci, że wszystkie skończyliście na mnie. Jestem zadowolony, jak widać. Ej, kolejny prank to jest to, że niby jestem bardzo chamski i Łukasz powie, że tak naprawdę ja go wypchnąłem, on nie chciał. I zacznę się denerwować po prostu. No. Łukasz, ja nie chciałem, no! Kończymy ten film w tym momencie, ja mam w dupie go już. Pierdolę to. Czemu? No, wrzucił mnie do basenu nawet jak nie chciał. Nie mogłem się powstrzymać, sięgał po plecak i go wypchnąłem. Co, ty przecież mu przejdzie za 5 minut? Jak mu przejdzie? Za 5 minut mu przejdzie. Dobra, umówmy się. Ja widziałem, że on sam skoczył. Widziałeś? Nie! Ej, czy to też był prank, stary? Ej, to kolejny prank zrobił Łukasz, czyli... O nie, nie możesz ej, tego... Ej, teraz każdy z was ma po jednym pranku i kto zrobi najlepszy prank, ten dostaje nagrodę tego odcinka. Dobra. Czyli buziaka od operatora. Jeee! Yes! Przegrałem. Odróżony, w którym zipę kartonowym. Ja, wy sobie pranki robicie 48 pranków w 24 ale godziny. Ja nie tutaj. Zipek, znajdź mi ręcznik. Czemu wydarzyli ręcznik? Co? Gdzie mój ręcznik? Stary, myślałem, że to jest tak szczerze mówiąc szmatka, więc wytarłem to, ale mam dla ciebie nowy ręcznik. Z mojej łazienki. Sorry, jest cały mokry. Dasz mi kolejny. Nie no, daj, to przyda. To mój prank! Nie, serio, dawaj, daj, serio mi się przyda. Dobra, Łukasz, ja będę prawdziwym przyjacielem i ci przyniosłem. O, a ty, Grzesiu, co tak stoisz? Mój ręcznik! Ja jestem prawdziwym przyjacielem, przyniosłem ci jedzenie. Mój ręcznik! Ale które zjadłeś? Tak. Coś się dzieje, o czym ja nie wiem ja dzisiejszego dnia, że tak... i się możesz na mnie wycieć. O, Miłoszko, o Boże, jaki ciepły przynajmniej. Siema, słuchajcie, jest taka akcja, że teraz musimy robić pranki na sobie, ale żaden z chłopaków nie chce za bardzo. Tam jest Zipek, tam jest Grzesiek i Ernest. Miłosz, wiesz, że widzę, że nagrywasz i coś kombinujesz. No wiem, ale muszę pójść po kilka rzeczy jeszcze do magazynku. Prawda jest taka, że wcale nie muszę iść do mojego magazynku. Chciałem przyjść do pokoju Grzesia, bo teraz zamierzamy wszystko ostreczować. Dobra, chodź, pomóż mi, stary. To się zalicza jako mój prank? Nie, no ja wymyśliłem pranka, ale na wszystkich domownikach, to za chwilę pójdziemy. Te pranki się liczą do ogólnej puli. Mhm. Bo nie tak klawiaturę jeszcze muszę. Ale to jest złe. Dawajcie, nagrywamy. Co tu się dzieje? Miłosz nagrywa z ukrytej kamery. Co tutaj jest? Za wszystko! Na pewno! Za prank! Jeszcze masz klawiaturę i myszkę ostreczowaną. Tu mam chwilę, stary. No. Teraz będą dało, że chłopaka wrzuca. Chłopaki. No. Uwaga. Zipek, łap bilet. O, ej, kurde, uwierzyłem. Totalnie nie. Dobra, ile teraz ty. Teraz wszyscy chodzą przy wszystkich, żeby obserwować, czy ktoś nic nie odwali. Zipuj, co tam chowasz? Nigdy się nie dowiesz. Ale to będzie złe. Nie wiem, bo to jest w sumie prank na wszystkich domownikach, nie? Bo dolewam skorpiona do keczupu. O stary, to jest taki prank długofalowy po prostu. No. Słuchajcie, ktoś był w moim pokoju i odwalił mi taką rzecz. Chodzi o to, że ktoś odwalił coś w moim pokoju i to już nie było śmieszne. Chodźcie, zobacz, pokażę. No dobrze. Zipek, chodź, bo ja chcę to obgadać z wami. Stary, powiedz mi jedną rzecz. Czemu? A ty nie miałeś już swojego pranka? Kurczę, ja się tak czerwony się zaraz zrobię znowu. Stoję tu obok tego, wy gdzieś z przodu. Poczekaj, aż zjesz ketchup. Już chyba był ostatni prank, nie? Tak? Ej, to słuchajcie, teraz robię wszystkim tosty i sobie opie***my coś, chodźcie. Nie wiem. To jest kolejny prank. Czyli to jest ostatni prank. To co, chłopaki? Zjemy sobie. Ale próbuję to rozkminić, nie potrafię, nie umiem. Idę sobie. A co jeżeli moim prankiem jest to, że nie ma właśnie, nam siada psycha teraz. No, a chcesz się napić z tego składnika oddzielnie? Nie masz szans. Nie jesteś spragniony? Nie masz szans. Siedziałem w basenie, umyłem się, jeszcze coś się wydarzyło, nie ma szans. Mi się wydaje, że dosyć jest tylko zmyłka i coś innego. Ja też tak czuję, że coś zupełnie, że pod wadę jest karzeł czy coś, nie wiem. Czyli ty się nie możesz wydostać z kajdanek. On robi tosty. Daniel też jest zatrudnionym aktorem w tym odcinku, czuję. No, no, dlaczego my wszyscy tu stoimy? Dostałem w połyszkę i tosta zamówiłem, więc czekam na niego. W tostach jest coś ostrego. Nie. Nie. Nie, sprawdziłem to. Nie ma. Dalej, czy, teraz ty nie znaczy, dobra, to dalej, jest... nie ma. Tak. To salami jest trochę ostre. Nie ma pranka żadnego. Oh my god. A, nie. Przez cały czas tutaj leżało? Nie, od 5 sekund. O
bo one były kolejne? Nie. A to dobre. To jest. No mówię, że dobre, tylko myś wypadło ten. To zipek? O, ketchupujesz. Jaki jest mały. Jaki? Ketchupu jeszcze? Masz go w ketchupie, okej. Najprostsze! To ostre! To teraz już serio się z wami żegnamy, bo zrobiliśmy dużo pranków. Nawet więcej niż 24. To na tyle na razie.